Mam marzenie i doskonale wiem, co z nim robić. Systematycznie rzucam sobie kłody pod nogi i z radością odwlekam realizacji termin. W końcu o czym miałbym marzyć, gdybym kiedyś się spełnił, ha? Jakby tego wszystkiego było mało, ja z tym marzeniem prowadzę pewien dialog, ba. Dyskusję całą, nie żadne pogaduszki drobne. Potrzeba wiedzieć, że to bydle jest rozmowne, mówi. Proszę ja ciebie, wyluzuj przede wszystkim. Zamiast próbować mnie tu urzeczywistnić, proszę ciebie, wiem co knujesz, doniosły mi ziomy. Chcesz mnie spełnić? To fatalny, proszę ciebie, pomysł. Powiadam ty, nie bądź takie mądre. I jeśli umiesz, podaj mi w sumie choć jeden argument. Spróbuj przekonać mnie, póki nie jestem pewien. Tylko skończ z tym pierdolonym, proszę ciebie. Słucham? Tak ceniłem cię za zdrowy rozsądek kiedyś, a tu takie pomysły niemądre. Żeby spełniać mnie, gdy ja mam jeszcze szansę na rozwój, pozwól, że to nazwę, to jest najzwyklejszy rozbój. Ja jestem jeszcze nazbyt mgliste, więc zamiast spełniać mnie, naucz się cieszyć moim towarzystwem, proszę ciebie. Po czym obrażone trzaska drzwiami, odchodząc w nicość, a ja zostaję sami zasadniczo. Coraz częściej myślę, popatrz, biegniemy za szczęściem, choć nie możemy go dopaść, wciąż ucieka nam, bo nie znamy prawdy o nim. Po co łapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni? Coraz częściej myślę, popatrz, biegniemy za szczęściem, choć nie możemy go dopaść, wciąż ucieka nam, bo nie znamy prawdy o nim. Po co łapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni? Widzę biegnący tłum, mało tego, sam w nim biegnę. Obraliśmy cel, ale w gruncie rzeczy niepotrzebnie. Wprawdzie biegniemy po szczęście, lecz to mało ważny szczegół. W społeczeństwie, które szczęście znajduje w biegu, prze to całe to idiotyczne Eldorado jest na tyle daleko, że nim sprawi nam radość. My jaramy się długo, zanim osiągniemy ów cel, przy okazji wydłużając całą wędrówkę. Mimo że reprezentacja wpędza w rozpacz, naród marzy o zwycięstwie na mistrzostwach, więc miejmy wdzięczność dla naszych piłkarzy. Oni zrobią wszystko, byśmy jeszcze długo mogli marzyć, tak. Rzeczą dobrą jest umieć zwolnić światopogląd, bez znaczenia wszyscy są zdolni, by u szczytu będąc wrócić na sam dół. Choć dobry Pan Bóg nie czytuje preambuł. Oto polski sposób, jak oszukać ten świat, osiągnąć szczęście w drodze do szczęścia. I nikt za szczęściem nie będzie musiał biec za szybko, mając już jedno szczęście, choćby było szczęścia szczyptą. Mamy marzenia, zresztą każde z nich tętni, lecz zamiast je spełniać, uprawiamy z nimi pogawędki. To nic, że ominiemy każdym szczęściu azyl, przynajmniej wiemy, jak pięknie jest marzyć. Coraz częściej myślę, popatrz, biegniemy za szczęściem, choć nie możemy go dopaść, wciąż ucieka nam, bo nie znamy prawdy o nim. Po co łapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni? Coraz częściej myślę, popatrz, biegniemy za szczęściem, choć nie możemy go dopaść, wciąż ucieka nam, bo nie znamy prawdy o nim. Po co łapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni?